Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. To nie jest Ewangelia o łowieniu rybek. Tu nie chodzi o to, żeby sobie nostalgicznie siedzieć nad jeziorkiem, zarzucać sieci lub wędkę. Swoją drogą nigdy nie łowiłem ryb. To jest Ewangelia zupełnie o czymś innym. To jest Ewangelia o tym, że Pan Bóg przychodzi, bo czas się wypełnił. Bóg jest gotowy do działania, a Bóg nie jest samolubem i nie chce być sam. Bóg przychodzi do swojego stworzenia, Bóg przychodzi do człowieka, bo ma temu człowiekowi coś do powiedzenia. Jest Bogiem, a więc chce tego człowieka poprowadzić. Czas się wypełnił. Bóg jest gotów. Bóg przychodzi do nas i prosi nas o jedno: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tam jest bardzo ciekawy szczegół, że Jezus głosi Ewangelię. Ewangelia to jest dobra nowina, ale nie jakaś tam wygrałeś w totka, masz promocję, kupiłeś auto, hip hip hura. To też dobra nowina. Jezus głosi Ewangelię Bożą. Bóg przyszedł do człowieka. Chodźcie za mną. Wciąż zastanawiam się nad tym, jak to zrobić, żeby być jak Jezus. Jak to zrobić, żeby wprowadzić w życie to, o czym mówi papież Franciszek. Proszę zobaczyć, że Jezus przejawia inicjatywę. Jezus idzie do nich, idzie tam, gdzie oni pracują, gdzie oni żyją. Nie czeka na nich w świątyni, nie czeka na nich w kościele. Wciąż się zastanawiam, jak dzisiaj, w XXI wieku, zrobić dokładnie to, co zrobił Jezus. Jezus poszedł i ujrzał, jak oni naprawiają sieci, jak łowią ryby, jak po prostu żyją. Jezus to zobaczył i tam, w ich historii życia, w ich warunkach życiowych, tam mówi do nich: słuchajcie, chodźcie za mną. Przyszedł do rybaków i czy zmienił im zawód? Nie, zostawcie ryby, będziecie łowić ludzi, ale będziecie nadal łowić. Wykorzystacie to, na czym się znacie. Zadałem to pytanie ostatnio ludziom, z którymi się modliłem. Na czym się znasz w życiu? W czym jesteś dobry? Co jest twoim talentem? Ty musisz, człowieku, to wiedzieć, bo tego chwyta się Jezus. Jezus przychodzi do mojego życia i tego się chwyta i mówi: chodź, od tej pory będziesz to, co robisz do tej pory, robił dla mnie. Chodź za mną. Powiedziałem, że to nie jest Ewangelia o łowieniu rybek. A więc o czym? Dlaczego Chrystus przychodzi? Do czego Chrystus jest gotów? On ich powołuje, mówi: chodźcie za mną. Ale po co? Odpowiedź jest na samym początku. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Będziecie głosić Ewangelię. Będziecie pokazywać to, że jest Bóg, że idę za Bogiem. Tym, że żeście się nawrócili, żeście zmienili swój sposób myślenia i swój sposób życia. Dlatego dzisiaj mocno kombinowałem, jak to zrobić, żeby wyjść na ulicę. Żeby nie siedzieć znowu w kościele, ale żeby wyjść do ludzi i zrobić to, co Chrystus. On ich powołał, żeby zaczęła się niesamowita przygoda nawracania. Od tego momentu zaczynają się 3 lata, gdzie wiele razy będą upokarzani, zawstydzani, gdzie Chrystus będzie im pokazywał, wytykał pewne błędy. Zgodzili się na to, bo chcieli zmienić sposób życia, bo zafascynował ich ten, który ich powołał. Oni poszli. Nawrócili się. Zaczęli się nawracać. Możesz też zostać. Możesz nie robić nic. Nie musisz się nawracać. OK 24 TV. Wszędzie, gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.